Relikwie umieszczone są w pacyfikale, którego inspiracją w realizacji stały się słowa myśli zapisane przez błogosławionego Ojca Świętego w encyklice Evangelicum Vitae. I my znajdujemy się dziś w samym centrum dramatycznej walki między kulturą śmierci i kulturą życia. A blask krzyża nie zostanie przesłonięty przez ten mrok. Przeciwnie, na jego tle krzyż jaśnieje mocniej i wyraźniej. Jawi się jako centrum, sens i cel całej historii każdego ludzkiego życia. Błogosławiony Jan Paweł II całym swoim życiem otworzył drzwi Chrystusowi do naszych serc modlitwą i krzyżem. Sam relikwiarz został wykonany z niezwykłych materiałów, z kryształu górskiego, tak dobranego, przepięknie skrystalizowanego i dał tą świetlistość dla tego krzyża. Materiał, który utrzymuje, który stanowi również i ten relikwiarz, to jest srebro pokryte białym złotem, aby nie ciemniało, było trwałe, aby na długie, długie lata w jak najgodniejszy sposób te relikwie były przedstawione. Ten relikwiarz służy do błogosławieństw, do oddania hołdu bezpośrednio. Ten relikwiarz można wyciągnąć i dać do uszanowania, do oddania hołdu Ojcu Świętemu w tych relikwiach, prosząc Jego o potrzebne łaski. To wszystko, co mamy w sercu, będziemy kierowali do Ojca Świętego, aby On zaniósł przed oblicze Chrystusa Boga.